W ostatnich 8 latach zrealizowaliśmy wiele zadań, które poprawiają warunki ekologiczne naszej gminy. Wybudowaliśmy ponad 40 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, około 600 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wymieniliśmy stare piece kopciuchy na piece nowej generacji i piece gazowe. Powstają pasieki pszczele, powstają winnice. To wszystko sprzyja rozwojowi gminy Ciężkowice, jak również jest bodźcem do przyjazdu gości i myślę, że również na stałe mieszkańców naszej gminy. Macego Jana Padereckiego, który już 100 lat temu podjął działania w kierunku zrobienia z Ciężkowic uzdrowiska. Nie udało się to, gdyż ówcześni rajcowie oprotestowali jego pomysły. Myśmy wrócili do tego tematu, gdyż na terenie gminy Ciężkowice znajdują się bogate złoża wód siarczkowych, wód leczniczych i ten potencjał chcieliśmy wykorzystać. I na bazie właśnie tych informacji i tej wiedzy sprzed 100 lat odnowiliśmy ją i chcemy doprowadzić do finału to, co się nie udało 100 lat temu. Będziemy mogli starać się o status uzdrowiska. Jednym z takich właśnie elementów, które pomogą nam w zdobyciu tego tytułu, to jest budowa parku zdrojowego. Inna atrakcja to jest ścieżka w koronach drzew i Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Te elementy zbuduje samorząd, natomiast oczekujemy, że inicjatywa naszych mieszkańców, jak również z zewnątrz inwestorów, wspomoże nas w zagospodarowaniu brakujących na dzień dzisiejszy elementów do wypoczynku, czyli bazy hotelarskiej, bazy gastronomicznej i wszelkiego rodzaju usług. Festiwal filmowy chciałbym też wykorzystać do tego, aby mój przekaz dotarł do inwestorów, którzy zainwestują w Ciężkowicach, którzy zrealizują nasze programy, nasze plany, ale również sami, inwestując w infrastrukturę turystyczną, hotelarską, gastronomiczną, pomogą nam zagospodarować nasz teren i pomogą zrealizować nasze szerokie plany. Cieszy mnie bardzo, że zakończenie festiwalu odbędzie się w Ciężkowicach, a dokładnie w Dworku Padereckiego w Kąśnej Dolnej, w miejscu, gdzie odbędzie się koncert dla gości, którzy przyjadą z Krakowa.